Cześć, dzień dobry, witam wszystkich moi drodzy w kolejnym filmie. Proszę Państwa, w zasadzie w sentymencie do filmu z wczoraj, znaczy poprzedniego filmu, nie z wczoraj, oczywiście nie z wczoraj, nagrywam kolejny ten i to też można powiedzieć, że powstanie miniseria Dalsze losy lubelskich wozów. Więc dzisiaj troszeczkę się zajmiemy Warbusem, Mercedesami Conecto, no i generalnie tak to będzie wyglądało, a więc zapraszam. Proszę Państwa, Mercedes Conecto G Euro 6. W Lublinie bardzo krótki epizod, ale jakże barwny, jak to się mówi. A więc, proszę Państwa, Conecto G w Lublinie miały wejść, tylko włączmy sobie tutaj wszystko. Euro 6 się odpaliło. Zalogujemy się gdzie trzeba. No i oczywiście od razu przy okazji nagramy sobie ostatnią z linii nocnych. Więc tak to sobie będzie wyglądało. To też. Dobra. No i generalnie trochę faktów historycznych. Na początku tak, że 15 grudnia 2016 firma Warbus prowadziła do obsługi linii autobusowych ZTM Lublin 33 fabrycznie nowe autobusy marki Mercedes Conecto. Teoretycznie krótkie miały, znaczy przeguby miały trafić pierwotnie na linie 8, 10, 17, 18, 42 i 55. Krótkie teoretycznie według umowy 3, 6, 23, 37 i 45. No jak to było naprawdę, 8 przeguby obsługiwały tylko w dni świąteczne albo jakieś tam wakacje czy coś. 10 rzeczywiście była, 17 była, ale nie cała, 18 też była trochę, 42 było, 55 jedna brygada chyba miał Warbus, albo dwie. Na trójce był Warbus, na szóstce był Warbus, na 23 nikt nigdy Warbusa nie widział, na 37 może w niedzielę i w święta i na 45 był Warbus rzeczywiście i na 13 był Warbus, a tutaj nie ma uwzględnionego, że Warbus był na 13, bo był. Przez długi okres czasu Warbus był na 13, ale o tym sobie zaraz powiem, gdzie był Warbus, a gdzie Warbusa nie było. Jedziemy sobie w fajną pętlę Raptowskiego, moją ulubioną, na Golczewie. I co? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te Conecto i w sumie, bo będziemy się trochę rozkliwiali nad dalszymi losami, no to w 2000, znaczy z czasem Warbus podczas kontraktu zaczął mieć coraz większe problemy z obsługą linii, mieli kłopoty finansowe, jak się okazało później, i pojawił się konflikt między przewoźnikiem a ZTM w kwestii waloryzacji stawki. No i w końcu pamiętnego 18 lipca 2019 autobusy nagle nie wyjechały na ulicę, brygady powypadały, MPK zastępowała trolejbusami, później w trybie pilnym zaczęło łatać braki, na linię zakupiono Jelcze Mastero z Warszawy, a później od sierpnia przekształcono linię 10 na 150. Też powiem później, jakie Warbus miał bazy w Lublinie. Na razie, przepraszam, mikrofon trąciłem, podstawiamy się. Jeżeli chodzi o tego 18 lipca i o mnie, bo powiem trochę prywatnie, jak wyglądało to z perspektywy tamtejszego pasażera. Ja wtedy byłem na koloniach tego dnia, pamiętam, ale w Lublinie. Proszę Państwa, było tak, że ja sobie byłem i doszła mnie taka informacja właśnie, że Warbus nie jeździ, przez internet. W telefonie na przerwie posiedziałem i zobaczyłem, że Warbus nie wyjechał. Ale że wtedy nie korzystałem z komunikacji miejskiej, bo rodzice mnie wozili wtedy akurat przez ten tydzień. No generalnie było tak, a propos Warbusa, że Warbus był i lubiany, i nie w sumie, dlatego że no na pewno pod kątem widzenia pasażera Warbus miał stosunkowo nowoczesny tabor. No ja wolałem osobiście, też pamiętam, że wolałem Conecto niż Ursusa, bo wtedy Conecto, znaczy Ursusy też wchodziły z MPK w 2019 i czy trolejbusy, czy autobusy, ale City Smile jedziemy. I generalnie kwestia była taka, że możliwość, że nie bardzo
autobusy by bardzo, ale nie bardzo byli kierowcy w Warbusie, bo no w Warbusie i to nie jest plotka, było tak, że i to nie jest jakaś informacja, jakieś oszczerstwo, było tak, bo taka była prawda, że pracowali tam kierowcy między innymi ci, którzy w MPK na przykład zostali wyrzuceni, znaczy no powiedzenie, dostali na przykład za zbyt dużą liczbę punktów karnych, na których kierowców te skargi były na przykład od pasażerów, no i oni też byli w Warbusie. Oczywiście nie wszyscy, ale byli tacy też. Nie mówię, że cały Warbus to było jakiś półświadek przestępczy, wręcz przeciwnie, ale było właśnie między innymi tak, że tacy ludzie też byli kierowcy. No i jeżeli chodzi o dalsze jakieś czynności, no to kwestia była taka, że w Warbusie też trochę niekorzystna sława była taka Warbusa w pewnym momencie, że Warbus zaczął mieć jakieś problemy pod kątem właśnie eksploatacji, bo na początku Warbus wystartował tak, że musieli zbierać kierowcy z innych miast, na przykład jacyś tam właśnie na przykład z Fototransa, z TWB, z Fotogalerii, tam Konrad Beck ze Śląska, tak, Adam z Wrocławia, Ciepłów, tak, ten, także tutaj byli tacy kierowcy w Lublinie i później, jako że Warbus poszukał kierowców poprzez agencję pracy, która później zresztą zatrudniała byłych warbusiarzy w MPK i odwrotnie, no to było tak, że Warbus miał taką agencję pracy i tam ludzi właśnie brali, lubelskich jakichś tam kierowców. No może w niektórych przypadkach to kierowca to jest za duże słowo, ale byli tacy ludzie. No i generalnie Warbus sobie jeździł do momentu, kiedy... znaczy inaczej, bo też trochę to źle zabrzmiało. Ja miałem w Warbusie znanych kierowców i to byli, niektórzy byli bardzo porządni ludzie. I do tej pory są, bo nie umarli przecież jeszcze. Czy też jeden umarł kierowca, świętej pamięci już, ale generalnie było sporo bardzo porządnych ludzi, kierowców. No ale mówię, czarne owce się zdarzały. Była seria wydarzeń, na przykład taka, że kierowca zjechał 100 na godzinę, czy tam 90 z ludźmi, tam Wyszyńskiego w dół na 39 chyba linii konekto właśnie i ludzie piszczeli. Albo kierowca siedział w telefonie, albo kierowca pomylił trasę, albo kierowca na przykład to, tamto, albo kierowca bez uprawnień. Albo bez kwalifikacji, coś takiego też było. No i to trochę Warbusowi wizerunek podorało. No ale mimo wszystko Warbus jeździł... wsiada ta pani? Nie wsiada. Warbus jeździł i później było tak, że... W ogóle Warbus też miał ciekawą historię z zajezdniami. Pierwszą zajezdnię, jaką Warbus zajmował, to była zajezdnia na PKS-ie tam. Nie na dworcu PKS, tylko na terenach PKS-owskich, tam gdzie IREX. I gdzie LLA zresztą, na Hutnicze. Tak, to jest Hutnicze, nie gospodarcze, na Hutnicze. Tam gdzie IREX, na Hutniczej. I później, jako że Warbus podobno nie płacił, czy coś, przerzucił gdzieś jakiś sobie plac znaleźli na turystyczny. No ale na turystycznej też podobno nie płacili, tak mi jakiś kierowca opowiadał. I później przerzucili się jeszcze w międzyczasie, to trzecia z czterech zajezdni, na terenie dawnego FSC. To nie wiem, czy to Konstruktorów ulica, czy jakaś taka. Konstruktorów to jest tam, gdzie MAN ma serwis. To jest nie resorowa, tylko tokarska. Może, bo to jest tak, że w FSC dawnym, jak Urząd Miasta przejął, jak już się zakład zamknął, to na terenie całej fabryki porobili ulice i je ponazywali jakieś takie resorowa, tokarska, blacharska chyba jest, nie wiem czy lakiernicza, nie, lakierniczej chyba nie ma, a właśnie z konstruktorów, jest jakaś tam właśnie jakieś takie związane z nazwami samochodów. Właśnie te ulice i to chyba jest Tokarska, bo Tokarska to jest taka ulica, co jest od drugiej bramy, bo jest jeszcze Frezerów, tam gdzie Ursus ma siedzibę, ale Frezerów to jest jak gdyby od głównej bramy dawnego FSC, a Tokarska to jest druga brama, tak jak się jedzie 155 przez Mełgiewską tam dalej w kierunku osiedla Grygowej. No i tam Warbus miał swoją bazę koło skrzynek z piwem, bo tam też Piwopol miał swoją siedzibę przez jakiś czas. To takie tam głównie jakieś biznesiki się kręciły, takie firmy właśnie mniejsze. No i na koniec, jak Warbusa podobno wywalili stamtąd,
to przenieśli się niedaleko bazy MPK na ulicę Grenadierów, nie pancerniaków, Grenadierów. I na Grenadierów Warbus miał bazę koło Felicity, niedaleko zajezdni MPK, i tam w sumie do końca Warbus miał bazę, bo no to było tak, że tam w ogóle dziwnie było, bo był taki mały, wąski plac, ja się zawsze dziwiłem, że tam wchodzi 33 autobusy. Dyspozytornia to był kawałek jakiegoś kontenera przywieziony, takiego budowlanego, no i w sumie myjnia i warsztat, no to tam wiadomo co. Więc tak sobie to wszystko wyglądało. No i Warbus generalnie, no passa Warbusa, mówię, nie potrwała długo, wręcz przeciwnie, bo Warbus zaczął sprzedać. Znaczy, po tym, no już pomijając fakt procesu z ZTM, bo o tym nie będę mówił, Warbus zaczął później sprzedawać wozy, po tym jak Warbus ogłosił upadłość, tam upadłości likwidacyjnej. No i generalnie autobusy z Lublina były oznaczone numerami, w Lublinie miały numery taborowe. Krótkie miały od 9001 do 9011, przegłuby były od 9101 do 9122. Bardzo podobna liczba sztuk jak BP Tour w Gdańsku ma Mercedesów Connector. Tylko że lubelskie były w zupełnie innej konfiguracji, bo konfiguracja była prawie dokładnie taka sama jak tutaj w OMS. Jedyne co się nie zgadzało w związku z eksploatacją w Lublinie, to w Lublinie względem tutaj zamieniony jest przycisk przystankowego z wszystkimi drzwiami. To w Lublinie było odwrotnie i co jeszcze? A i przyzwolenie było tak, że był tryb albo auto, albo bez auto, a tu jest tylko auto. No ale to tutaj tak to wygląda. Bardzo podobnie jak BP Tour w Gdyni, znaczy w Gdańsku, tyle że BP Tour ma ZF-a, a tutaj Wojt był. Tak jak w PKM Sosnowiec zresztą, Wojt. Tylko że skrzynia była taka jak tutaj, że nie dało się ograniczyć do pierwszego, drugiego, trzeciego biegu, tylko był auto czysty. No tak to sobie wygląda. A, no i sterownik był SRG 5000P, ale my jedziemy w wersję już później odkupioną z Warbusa i tutaj już był 3000 zamontowany, bo przy tym jak te autobusy były u pośrednika takiego handlarza, co sprzedawał te autobusy, to one miały już inne właśnie. Coś nikt nie wsiada właśnie, nie wiem dlaczego, ale... A, długich nie wyłączyłem, ale... Nie, no dobra, jedziemy dalej. Niemniej jednak Warbus sprzedał te autobusy później. Na dzień dzisiejszy wszystkie krótkie znalazły drugiego właściciela. Na początku to był Kłosok. Kłosok kupił część z tych wozów. Za wyjątkiem... tak. Bo był Kłosok, było PKM Świerklaniec, o którym za chwilę, i jeszcze jeden autobus zajął komornik, który to wypożyczył go, żeby robił pieniądze do MZK Toruń. I później PKM Świerklaniec odkupił ten autobus. Ale on jeszcze w międzyczasie był, to był 9004, nie wiem jaki on ma numer teraz z PKM Świerklaniec, ale w Lublinie to był 9004, czyli czwarty. A propos egzemplarza, którym jedziemy, czyli 6101, to jest dawny, z tego co pamiętam, 9115. 9115 to jest 15 konekto w Lublinie, warbusowski był. One nie miały przypisanych sztywno linii. Tylko jeździło, co jeździło, na tych wszystkich, co obsługiwali, czyli Warbus był na dwójce, na trójce, na szóstce, na ósemce, tak jak mówiłem, weekendami i świętami, na dziesiątce, na jedenastce był Warbus z krótkimi, na trzynastce, na trzynastce był Warbus z krótkimi. Na trzynastce. No, kurde, niebezpiecznie. Dobra, pojedziemy pod prąd i zawrócimy. Noc jest, nikt nie widział. Na trzynastce był Warbus. Na czternastce był Warbus z przegubami. Na piętnastce był Warbus chyba przegubami, ale w małym stopniu. Na 17 był Warbus z przegubami, ale w takim stopniu jak na 15, czyli śladowe ilości. Na 18 był Warbus, ale też tak samo chyba jak na tych wszystkich liniach.
poza tymi szczytowymi, znaczy takimi obłożonymi. Na 20 był Warbus, jedną brygadą, chyba też przegubem. Na 21 był Warbus Święto Zmarłych, krótkimi. Na 22 był Warbus chyba pod koniec, krótkimi. Na 23 Warbusa nie było, mimo że umowa podstawowa zakładała, że Warbus będzie na 23, ale nie był nigdy. Na 26 był Warbus chyba przegubami, nawet na pewno. Na 29 Warbusa nie było, a też miał być pierwotnie, chyba z tego co pamiętam. Na 30 był Warbus krótkimi. Na 31 był Warbus przegubami. Na 32 był Warbus przegubami. Na 33 było jakieś łączenie, że Warbus do Jakubowic, nie do Jakubowic, tylko do Tomaszowic miał jeden kurs. Na 34 nie było Warbusa. Na 36 Warbus chyba miał jakieś łączenie. Na 37 nie, chyba z tego co pamiętam, nie przypominam sobie, że był Warbus na 37. Na 38 też chyba nie. Na 39 był na pewno przegubami. Na 40 był tak jak na 8 i na 1 i na 15, czyli okazjonalnie. Na 42 był tak jak Irex teraz. Na 44 był Warbus na pewno i krótkie przeguby zdarzały się. Na 45 był Warbus krótkimi. Na 47 pod koniec Warbus był jedną krótką brygadę miał. W sensie jednym krótkim autobusem całodniową, w sensie krótką, że krótkim autobusem, pamiętam, jeździłem z Felina. No w ogóle jakoś dziwnie, bo wyświetlacze nie współpracują. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Niemniej jednak Warbus był na 47. Ci ludzie nie chcą jechać, bo nawet z belki wpisałem. No cóż, na 47. Później jeszcze Warbus był na 55, tak jak mówię, ale to ze dwie chyba brygady były przegubowe, resztę MPK. Na 57 był Warbus, ale też nie na całym, bo na wspólni z MPK i z Irexem. Na... I tyle chyba Warbusa było. Bo Warbus na podmiejskich nie jeździł. No, chyba tyle Warbusa było. No, jeszcze na 200 i na 201. Nie, na 201 nie, na 201 było LLA. W Święto Zmarłych. Na 200 był Warbus. Bo później, jak teraz 202 przekształcili na autobusową, to już Warbusa nie było. Warbus był na 200, bo 202... tak, 200, 200 to była linia, gdzie MPK i Rex Warbus. 201 to samo LLA, 4 brygady. Znaczy nie, chyba 3 brygady LLA i jedna MPK, nie wiem, bo mi się te lata mylą, i 202 wtedy były trolejbusy. Jeszcze jak, ja mówię, jeszcze jak Warbus był. Więc tak to wyglądało. Otwórzmy drzwi panu może. Jeżeli chodzi o wersje wyposażeniowe, no to mała kabina, tak jak tutaj. Drzwi, sygnał drzwi, no to generalnie od początku było tak, że w pierwszych drzwiach był sygnał ciągły, taki jak tu. W drugich, i trzecich i czwartych standardowy, dwa piknięcia i podczas zamykania do końca. Wręcz było kilka takich wozów, że w pierwszych drzwiach miały wymontowany sygnał drzwi, bo przeszkadzało komuś. I w sumie o Warbusie to tyle. Kolejne wozy, jakie znalazły, no to PKM Świerklaniec. Jeszcze z tego co wiem, to znaczy z tego co wiem, no to to wiem najbardziej. Pipitur wziął z Warbusa dwa wozy do Gdyni na 181. W sumie nie wiem, co te autobusy teraz robią, jak 181 Pipitur nie ma, pewnie może na 187 w Sopocie wyjeżdżają i na 165 w Rumi, nie w Rumi, tylko w no, Kazimierz i tak dalej. To gmina ten. No w sumie w Rumi chyba 84 na 85 Connecto nie jeżdżą, bo tam jeżdżą Citaro z Jupiteru, więc nie wiem co tam się dzieje, ale w każdym razie tak to jest. No w Lublinie te Connecto były dość dobre, dlatego, znaczy były strasznie zajechane pod koniec, ale stanowiło to pewną nowość i w sumie klasę wyżej niż Ursus czy Autosan, bo to były takie czasy, że Ursus, Autosan podjeżdżał na przystanek, no czasami Mercedesy,
No i plus jeszcze była ciekawe uzupełnienie do Mercedesów z MPK. Znaczy w zasadzie odwrotnie, ciekawie je uzupełniały Mercedesy z MPK, dlatego że Warbusów było więcej. Także tak to sobie wygląda, dojechaliśmy na Raptowskiego. Dziękuję bardzo wszystkim. No 6101 to widzicie, 9115. Tablice rejestracyjne w większości egzemplarzy się nie zmieniły, w sensie te co Kłosok kupił się nie zmieniły, bo te autobusy cały czas były w leasingu i po prostu oni na tej samej umowie jechali, już tablic nie zmieniali. Dopiero później, jak PKM Świerklaniec kupiło, to część Mercedesów zostało no PKM Świerklaniec to jest powiat Tarnowskie Góry, czyli rejestracja STA. I część później miała STA, znaczy ma do tej pory, więc tak to sobie wygląda, tak to generalnie nie było żadnych zmian. No było tak, że jak się nacisnęło przycisk otwierania drzwi, to nie tylko otwierał, ale też zamykał. No, także tak to sobie wygląda. Wyświetlacze też tutaj są inne, bo w Lublinie miały te takie wyświetlacze od RNG. Ta pizzerka była lubelska, tutaj zmyli logo Lublin, znaczy rozpruli i w Bipitur zrobił tak samo, nie, inaczej, Bipitur tu rozpruli, a Bipitur zrobił takie zasłonięcie gumowe, taką nakładkę, żeby nie było widać loga Lublin. No, a tutaj ta pizzerka pozostała, lubelska, więc w sumie lubelski standard, jak to się mówi. Przyciski do drzwi były tylko takie, jak ja pamiętam. Nie było tych na górze, więc to jest jakaś dokładka PKM-u, bo malowanie jest bardzo ładnie wzorowane i ten, więc prawdopodobnie te przyciski stop to są jakieś dodane w trakcie eksploatacji. No pamiętam, że te drzwi tak się otwierały i zamykały się. Ostatnia rzecz, która powiem, bo już kończmy ten odcinek. Na pewno w Warbusie, i tu nie ma tego odwzorowanego, było tak, że tak, tu jest źle odwzorowane, bo o te lizaki, a w zasadzie, jak to mówi kierowca gajtu, to coś, czego nikt nie lubi. W Warbusie nie były w tym miejscu, tylko w Warbusie było jedno ramię, nie dwa, tylko jedno ramię, zamontowane na tej poręczy dalej, o tej, i ono gibało się tak, bo nie miało, pamiętam, nie było jakiejś sprężyny, tylko ono tak się gibało przy jeździe do przodu, się przechylało do tyłu, przy hamowaniu do przodu i tak dalej. No ale kabina generalnie z tą szybą była taka, jak tutaj jest. Taki kawałek szyby i tyle. No tutaj był 5000p i w zasadzie to tak Warbus sobie wyglądał. No były te autobusy, w sumie szkoda, że nie dojeździły do końca umowy, bo trochę by nowszego taboru było na ulicach i część rzeczy można było wcześniej wycofać. Ale też w sumie źle, jakby te autobusy zostały, bo by Jelczy Mastero nie było w Lublinie. O tym też trzeba pamiętać, więc tak to sobie wygląda. My kończymy linię nocną. Dziękuję bardzo jeszcze raz. 9115, czyli 6101. Na razie.